W tym odcinku opowiem, czym jest pierwotna i wtórna ściana komórkowa oraz w jakich komórkach występuje. Wyjaśnię również, czym jest inkrustacja i adkrustacja ściany komórkowej. Pierwotna ściana komórkowa to ściana komórkowa, która jest obecna w młodych komórkach, takich, które jeszcze rosną. Jest cienka, dodatkowo rozciągliwa, ale niezbyt wytrzymała. Pierwotna ściana komórkowa zbudowana jest z niewielkiej ilości włókien celulozowych. Włókna celulozowe są stosunkowo cienkie. Układają się w różnych kierunkach. Właśnie takie ułożenie umożliwia naciąganie się ściany komórkowej w czasie wzrostu komórki. Pozostałymi składnikami ściany jest bezpostaciowa macierz. Budują ją niecelulozowe cukry, pektyny i chemicelulozy. Jest ich stosunkowo dużo. W macierzy znajdują się także białka. Pozostałym składnikiem jest również woda. Pomiędzy ścianami pierwotnymi dwóch komórek znajduje się blaszka środkowa, która zbudowana jest z pektyn. Jest to rodzaj spoiwa, który łączy przylegające do siebie komórki. Gdy komórka osiągnie swoje ostateczne rozmiary i przestaje rosnąć, ściana komórkowa u takich komórek może, ale nie musi, być dalej rozbudowywana. To cecha niektórych komórek, gdy komórka tworzy i dalej odkłada mikrofibryle celulozowe, te budują ścianę komórkową wtórną. Ściana rośnie teraz na grubość. Dzieje się to dzięki temu, że na ścianę pierwotną, od strony protoplastu, czyli środka, nakładają się nowe warstwy ściany. Ściana wtórna składa się zwykle z trzech takich warstw. Różnice ze ścianą pierwotną dotyczą proporcji i ułożenia budujących je składników. Zawartość celulozy w ścianach wtórnych jest znacznie większa niż w pierwotnych. Mikrofibryle celulozowe są tutaj grubsze. Ich układ jest też bardziej uporządkowany. Te różnice w budowie sprawiają, że w odróżnieniu od ściany pierwotnej, ściana wtórna jest sztywna i nie daje się rozciągać. Chemicelulozy, będącej składnikiem macierzy, jest mniej niż w pierwotnej ścianie, a pektyn nie ma w ogóle. A teraz spójrzcie na tabelkę, która zbiorczo opisuje proporcje składników w obu typach ścian. Oprócz wielu cukrów, w skład ścian komórkowych mogą wchodzić także inne substancje głównie wtórna ściana komórkowa, ale też w mniejszym stopniu pierwotna ściana komórkowa może podlegać różnorodnym modyfikacjom. Modyfikacje te można podzielić na inkrustację i adkrustację. Inkrustacja polega na wprowadzeniu związków chemicznych do wnętrza ściany pomiędzy mikrofibryle. Materiałem inkrustującym mogą być związki mineralne, jak krzemionka lub węglan wapnia. Wówczas mówi się o mineralizacji. Zadaniem mineralizacji jest zwiększenie odporności mechanicznej rośliny, sprawniejsza ochrona przed atakiem patogenów i roślinożerców. Przykładem mineralizacji jest odkładanie krzemionki w ścianach komórkowych skórki liści niektórych roślin. Krzemionka powoduje, że liście są szorstkie i ostre, łatwo się nimi skaleczyć. Ten związek odkładany jest m.in. w turycach. Jeśli chodzi o inkrustację węglanem wapnia, to spotyka się ją u ramienicy kruchej. W tym przypadku obecność tego związku sprawia, że roślina z jednej strony jest sztywna, ale przez to dość krucha. Oprócz mineralizacji wyróżniamy także drewnienie. Wówczas inkrustowaną substancją jest lignina. Ściany zdrewniałe inkrustowane ligniną stają się mocniejsze, co warunkuje odporność mechaniczną. Ściana staje się także odporna chemicznie i nieprzepuszczalna dla wody. Dzięki temu, że lignina zwiększa adhezję wody do ścian naczyń, umożliwia jej transport pionowy w tych elementach przewodzących. Ponadto do inkrustacji roślina może użyć też żywic, które hamują wnikanie patogenów w miejsce zranienia rośliny, garbników, które chronią rośliny przed zjedzeniem, czy też nawet olejków eterycznych, a nawet białek. Adkrustacja natomiast to proces, w którym związki chemiczne odkładają się na powierzchni ściany komórkowej. Najważniejszymi są kutyna i suberyna. Kutyna wraz z woskami jest składnikiem kutykuli. Kutynizacja jest charakterystyczną cechą komórek skórki w nadziemnych częściach roślin lądowych. Chroni przed drobnoustrojami i nadmiernym parowaniem wody. Suberyna wzmacnia, chroni przed uszkodzeniami i utratą wody, a także pełni funkcje termoizolacyjne. Występuje m.in. w komórkach korka, które są częścią tkanki okrywającej, zwanej korowicą. Oprócz kutyny, suberyny i wspomnianych wosków substancjami adkrustującymi są też śluzy. Te występują u roślin wodnych. Są nimi też gumy, które pojawiają się w uszkodzonych miejscach rośliny. Pierwotna ściana komórkowa występuje w młodych, rosnących komórkach, a wtórna ściana komórkowa w komórkach starszych, które przestały rosnąć. Ściana pierwotna zbudowana jest z niewielkiej ilości cienkich włókien celulozowych i stosunkowo dużej ilości hemicelulos i pektyn. W ścianach wtórnych włókien celulozowych jest więcej, są one grube. Chemiceluloz jest mniej niż w ścianach pierwotnych, a pektyn nie ma w ogóle. Ułożenie włókien celulozowych w ścianie pierwotnej jest chaotyczne. W ścianach wtórnych uporządkowane. Pomiędzy dwoma ścianami pierwotnymi jest blaszka środkowa zawierająca pektyny. Ściany wtórne, które zazwyczaj są trzywarstwowe, odkładają się od strony protoplastu. Wtórna ściana komórkowa i w mniejszym stopniu pierwotna ściana komórkowa mogą ulegać modyfikacjom, które dzielimy na inkrustację i adkrustację. Inkrustacja to wprowadzenie związków chemicznych do wnętrza ściany między mikrofibryle celulozowe. Przykładem inkrustacji jest mineralizacja węglanem wapnia. Adkrustacja to proces odkładania związków na powierzchni ściany komórkowej. Przykładem jest subernizacja i kutynizacja ściany. To na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Oczywiście też zajrzyjcie na Instagram, co robi Mariusz Gogul. Wystarczy, że wpiszecie to i na pewno mnie znajdziecie. Do zobaczenia.